Pięknie zaśpiewała nam Alicja Karpiuk, Proszę bądź. I my poprosiliśmy też, żeby z nami był Michał Boniaszczuk, pośrednik nieruchomości, doradca również i właściciel biura nieruchomości. Właśnie o pośrednikach mówić dzisiaj będziemy, bo niestety w Polsce jeszcze mało popularne jest korzystanie z usług pośredników, a jednak chyba warto skorzystać. Nie wiem, ludzie myślą, że pośrednik zarobi na nas nie wiadomo ile pieniędzy i absolutnie żadnej złotówki ze sprzedaży naszej nieruchomości nie oddamy pośrednikowi, bo co on w zasadzie nam pomoże, tak? Jak sami świetnie to zrobimy. Takie ogłoszenia nawet czasami widać, że pośrednicy nieruchomości, proszę nie dzwonić przy sprzedaży mieszkań. Tak, uwielbiam takie ogłoszenia, tak. Są. Tak jest. Związane jest to, tak jak Dorota powiedziała, z deregulacją naszego rynku. Kiedyś było tak, że trzeba było mieć licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Dzisiaj już tego nie trzeba mieć, czyli wchodzą na rynek ludzie, którzy niekoniecznie mają dobre intencje, czyli niekoniecznie chcą pomóc, a bardziej widzą w tym duże pieniądze, no bo nieruchomości się kojarzą z dużymi pieniędzmi. Za granicą wszystkie nieruchomości, przeprowadzane transakcje są właśnie przez pośredników nieruchomości, więc jest to bardziej takie usystematyzowane i profesjonalne. U nas to raczkuje, u nas to, że tak powiem, znowu nabiera tempa. No, czyli te regulacje twoim zdaniem powinny być. Każdy pośrednik powinien mieć licencję. Tak, i zdecydowanie nie dziwię się klientom, którzy później właśnie wpisują takie rzeczy, jak Robert powiedziałeś, czyli pośrednikom dziękujemy, no bo wiele osób na rynku po prostu nie chce się uczyć, nie chce się rozwijać, nie chce poznawać nowych rzeczy. My pomagamy w bardzo wielu aspektach, od strony prawnej, technicznej, bo też współpracujemy z radcami prawnymi, współpracujemy z inżynierami, sami też pomagamy w negocjacjach, więc ten zakres od finansowania, mamy też dział swój finansowy, od tego jakby cały proces jest w pigułce. Klient jest w 100% zaopiekowany, więc to jest niesamowite. Ja zawsze podchodzę do tego tak, jak ja bym chciał być obsłużony. Czyli jak gdzieś przychodzę, to też bym chciał, żeby mieć po prostu profesjonalne podejście skupione na mnie w 100% i wtedy to ma największe owoce. Czyli to jest właściwie, można powiedzieć, też taki doradca, nie tylko pośrednik, który znajduje ogłoszenie, ale też właśnie doradzi. Czy to znaczy, że na przykład może do ciebie przyjść ktoś, klient, który chce kupić mieszkanie i kompletnie nie wie jakie, czy to będzie 60 metrowe czy 40 i ty wtedy jakby bazując na tym, co ci powie ten klient, pomożesz mu dobrać mieszkanie wcale niekoniecznie czasem takie, jakiego on oczekiwał? Dokładnie tak. Bardzo często przychodzą do nas klienci, ja to zawsze mówię, że nasz zawód jest podobny trochę do lekarzy. Okej, nie mamy pozwolenia na zawodowego takiego, tak? Prawa wykonywania zawodu, natomiast też jesteśmy takimi lekarzami trochę. Im więcej klient nam powie, im więcej dowiemy się o danym kliencie, tym lepszą receptę wypiszemy, tym lepsze rozwiązanie mu znajdziemy. I bardzo często, tak jak Robert wspomniałeś, zdarza się, że klienci przychodzą z potrzebą X, a wychodzą z Y, bo okazuje się, że w perspektywie długofalowej to będzie dla nich korzystniejsze rozwiązanie. No ale właśnie jak w takim razie sprawdzić na polskim rynku takiego pośrednika, żeby trafić faktycznie tak jak do ciebie, do doradcy, a nie do osoby, która nagle postanowiła być pośrednikiem i oferować jakieś tam znalezione w internecie ogłoszenia? Tak, żyjemy w bardzo szybkich czasach, szybkim tempie. Ciężko jest nam zweryfikować wszystko. No pierwszym miejscem jest internet. Warto sobie wyklikać takie dane biuro danego agenta, sprawdzić jakie ma opinie na rynku nieruchomości. Druga rzecz to rekomendacja osób bliskich, bo to jest największa dźwignia tak naprawdę. No wiadomo, że to jest największa forma reklamy i współpracy. Na pewno, co bym sugerował? Sugerowałbym to, żeby pójść w takie mniejsze, bardziej butikowe biura, gdzie skupienie na kliencie jest w 100% jednym, a nie na 100 klientach po 1%. Z drugiej strony kwestia merytoryki. Jeżeli gdzieś tam porozmawiamy sobie z taką daną osobą i zobaczymy, że rzeczywiście jej kompetencje są na wysokim poziomie, no to widać, że jest w stanie nam w 100% pomóc. I ostatnia rzecz moim zdaniem kluczowa, bo za każdą nieruchomością stoją ludzie, czyli relacja. Czy mamy dobrą relację z tą osobą, czy wyczuwamy jej intencje, czy ona jest w porządku, czy ona chce nam pomóc rzeczywiście, czy ona, tak jak wspomnieliście, już liczy, ile zarobię na danym kliencie. No to jest bardzo newralgiczny punkt, no bo te pieniądze zawsze się pojawiają, kiedy robimy dobrą jakość, dobrą usługę. Ja zawsze stawiam na jakość, bo uważam, że to jest kluczowy aspekt w naszej branży. To są duże pieniądze, dla niektórych to są decyzje życiowe, więc takie profesjonalne podejście, holistyczne moim zdaniem jest kluczowe. No i dotyczy to oczywiście mieszkań zarówno tych w stanie deweloperskim, jak i z tego rynku wtórnego, prawda? Mhm. Dokładnie tak. No, rynek wtórny, rynek pierwotny, w zależności od tego, kto ma jakie potrzeby, kto jaki ma horyzont też inwestycyjny, czy to jest bardziej właśnie inwestycja pod studenta, czy to jest inwestycja długofalowa na wynajem, czy to jest inwestycja, bo też mamy takich klientów, którzy chcą obrócić kapitałem, no bo wiemy, że inflacja jest wysoka, więc chcą ten swój majątek w jakiś sposób zabezpieczyć. Natomiast pomagamy w wielu aspektach od negocjacji. No, my pracujemy bez emocji żadnych, prawda? Więc
więc dla nas kluczowe możecie jest tak często klienta. Na to wszystko spojrzeć, rzeczywiście takim stabilnym okiem. Remonty też, tak? Na przykład podpowiadanie, jak remontować, powiedzmy, starą mieszkanie w starej kamienicy, jeśli ktoś takie chciałby kupić. Tak, kamienice bardzo skomplikowane, taka kostka Rubika trochę, ale zdecydowanie tak. Mamy swoje ekipy, więc pomagamy, nawet mamy taką usługę w swojej firmie, która pomaga wykończyć pod klucz. Czyli kupujemy z klientem i wykańczamy pod sam klucz. Mieliśmy takich klientów, którzy dali nam klucze, panie Michale, dobrej zabawy, a później wracali i mówili wow. Więc a jeśli chodzi świetne. Właśnie o te pieniądze, to jaki procent pośrednicy od danej transakcji jest taki uczciwy dla, bo niektórzy na przykład sobie, nie wiem, biorą 15-20% od pośredniczenia pomiędzy sprzedażą i zakupem nieruchomości. Jaka jest ta uczciwa stawka? O jakich tutaj procentach klienci powinni pamiętać i że jeżeli będzie coś ponad to, to znaczy, że ktoś już chce nas naciągnąć. 10-15% bardzo bym sobie życzył, żeby takie wynagrodzenie dostać. Za granicą jest to normalne, to tak powiem ciekawostkę, że za granicą ten nasz zawód jest bardziej taki doceniany i jest właśnie uregulowany. U nas to jest od 2-5% wartości nieruchomości. I teraz czy jest to uczciwe? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, no bo to jest kwestia, jakie problemy, co jesteśmy w stanie rozwiązać, w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc, bo czasami są transakcje dosyć szybkie, sprawne, ale przykładowo mamy potrzebę szybkiej finalizacji, żeby te pieniądze dalej sposiłkować, choćby na zakup nieruchomości w innym kraju. Mieliśmy ostatnio przykład pani, która przez rok starała się sprzedać swoją nieruchomość. Był to dom na gruncie, ale brakowało legalizacji samowoli budowlanej, bo okazało się, że pani sobie rozbudowała ten budynek bez żadnej dokumentacji, więc sprzedawała przez rok, nie udało się. My przygotowaliśmy całą dokumentację z nadzorem budowlanym, zatwierdziliśmy tą samowolę budowlaną i sprzedaliśmy po tygodniu. Więc to są takie rzeczy, że trochę jak z mechanikiem. Jak wiemy gdzie, co, jak, no to jesteśmy w stanie pewne rzeczy... No i jak z mechanikiem trzeba, to trzeba też dobrać dobrego mechanika, żeby dobrze nam naprawił, więc pośrednika nieruchomości też trzeba wybrać dobrego. Warto sprawdzić w internecie, warto popytać znajomych i myślę, że sukces murowany ze świętym spokojem możemy sprzedawać, kupować nieruchomości. A za chwilę trener personalny i fitness dla seniorów.